Najpierw precyzyjne przygotowania wszystkich tych, którzy mieli kilka chwil później wznieść się na Dalszyński Zamek i nerwowe oczekiwanie, czy uda się wystartować, wszak pogoda jest dla zawodników niezwykle ważna. Tak, no bo to jest zawsze sztuka i trochę taka loteria, żeby balony wystartowały. Mało tego, że musi być właściwa pogoda, to jeszcze musi być właściwy kierunek wiatru. No i udało się to kilka lat z rzędu i mamy taką nadzieję, byliśmy teraz na odprawie z meteo wojskowym i mamy nadzieję, że w tym roku też się uda. Uczestnicy tej ekipy, które biorą udział w Mistrzostwach Polski, już tutaj są. Już w powietrze wyleciały balony pogodowe, sprawdzany jest wiatr. Także wszystko wskazuje na to, że jest ogromna szansa, że za chwilę balony wystartują. Ostatecznie zapadła decyzja, będziemy startować i wtedy rozciągnięte jeszcze na ziemi czasze balonów wreszcie po kolei zaczęły się wznosić, sprawiając niesamowite wrażenie. Wreszcie start i ten widok, który naprawdę warto było zobaczyć. Dodatkowo w czasie pikniku balonowego nie brakowało także innych atrakcji. Będzie grała orkiestra Cis Big Band z wokalistką, są różnego rodzaju stoiska, no taka rodzinna impreza, bo balony to dosyć bezpieczny sport, wbrew pozorom bardzo widowiskowy, spektakularny, trudno sobie wyobrazić coś piękniejszego, coś bardziej malowniczego niż te ogromne czasze, jak jest ich 30 i wzbijają się na tle ruin zamku. Kolejne zawody balonowe miejmy nadzieję już za rok, ale już wkrótce zaplanowano kolejne ciekawe wydarzenia. Tak, organizujemy dwie imprezy, pierwszą 27 sierpnia, drugą 10 września. Ta 10 września tak naprawdę jest taka bardziej oficjalna z okazji nadania praw miejskich. Już teraz zapraszamy. 27 sierpnia, 10 września to będą koncerty na rynku. Wystąpi m.in. Chór Filharmonii Częstochowskiej Teatr Tańca, co będzie ubogacone światłami i pirotechniką. Wystąpi też Mateusz Pospieszalski, Łukasz Pospieszalski, Janusz Janina Iwański i wielu artystów na scenie. Bardzo serdecznie zapraszamy.